Karol! Karol, ja już wróciłem. Cieszysz się? Bardzo. Jak się cieszysz? Mógłbyś pokazać? Tak? Tak się cieszę. Ach, ale nie cieszę się tak bardzo... Nie. Co nie? Ale cieszę się jeszcze bardziej, że już za wami jest język polski, a tam była bardzo trudna rzecz, była granica. Trzeba było pisać o granicy Zofii Naukowskiej. Ja nie patrzyłem. Słyszałem, że przejebane. Słyszałem, że kurde, ludzie po prostu się kładli, długopisami pokrywali. Linia Carzona. Widziałem zajebisty tekst wczoraj. Wziąłem jeden długopis na maturę, więc wiem, co to ryzyko dziwne. Ja też miałem jeden, ale miałem koleżanki obok, które miały 5. A nie ma pożyczenia. A nie ma? Przepraszam, piszesz maturę, podnosisz łapkę, podchodzi nauczyciel, mówi, co się stało dziecko? Ale mówisz, długopis mi się skończył, on ci daje. Mm-hmm. To się nie nazywa ryzyko, tak, to się nazywa tak umiejętność było, radzenia sobie tak w trudnej sytuacji. W skorumpowanych liceach. Kto sobie radzi w trudnych sytuacjach? Pani Kasia. Reszta sobie radzi w opresowych sytuacjach? Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Pan Andrzej. Pan Andrzej! Proszę bardzo, pan Andrzej! Mamy dla was konkurs. Pierwszy lekkostronniczy konkurs w odcinkach, bo już były wcześniej, ale nie powiemy gdzie. Tak, mieliśmy rozdawać wibratory analne, ale dostaniecie książki. Przykro nam, ale nasz partner, który miał dostarczyć te akcesoria, się wycofał w ostatniej chwili. Ale my dostaliśmy po jednej sztuce. Mieliśmy zareklamować tego partnera, czy po prostu mieliśmy rozdawać te książki? To może, to może zareklamujmy na twoich włosach. Dobrze, to jest... Tego partnera. Będzie tutaj. Albo tutaj, gdzieś na moich. Proszę bardzo, nasz partner, który dostarczył książki, bardzo się cieszymy z tego powodu, bardzo dziękuję. Dziękujemy, ponieważ ludzie czytający książki mają większe prawdopodobieństwo, że zdają maturę. Myślałem, że mniejsze prawdopodobieństwo, że dostaną raka. Ale żeby zdobyć te książki, to trzeba najpierw coś zrobić. A co trzeba zrobić, to zależy już tylko od was. Musicie zrobić lekko... Można sobie włożyć... Karol, nie przerywaj. Musicie zrobić... Albo dwa. Karol, musicie zrobić lekkostronnicze zdjęcie. To, co to znaczy lekkostronnicze, zależy tylko od was. To może być nasza graficzka na murze. To może być nasza graficzka na ścianie. To może być nasza graficzka na pupie jakiejś kobiety. To może być napisane lekkostronniczy na dekolcie. Może być. Może też być jakaś inscenizacja. Ale ja już myślę, że tamten pomysł i tak był najlepszy. Cokolwiek. Wszyscy będą to robić. Także wygra chyba najlepszy dekolt. Wygra prawdopodobnie najlepszy dekolt. Także lekkostronnicze zdjęcie ma być. Tak, ma być bardzo lekkostronnicze i do wygrania mamy szybko. Piłkę, mamy jedną książkę, drugą oraz trzecią książkę, wszystkie od wydawnictwa Telbit, bardzo dziękujemy i czekamy na wasze odpowiedzi do przyszłego tygodnia, do czwartku 12 maja, ale oprócz książek mamy coś jeszcze, mamy piwo, w Warszawie ja wiem, że jest bardzo dużo osób, które chciały się z nami napić piwa i więc teraz mają okazję, więc 21 maja w Chwila Da Club, wszystkie informacje znajdziecie na evencie na Facebooku w lekkostronniczy.tv/piwo. Mogą się nie domyślić, że to tam może być, bo schowałem, to slash... specjalnie jest tam pod slash. Slash piwo to jest taki bardzo trudny wybieg marketingowy, który stosujemy, żeby nie wszyscy mogli znaleźć, że tam jest piwo. Także zapiszcie się, zależy nam na tym, żebyście się zapisali, bo podejrzewamy, że może być troszkę więcej osób niż Chwila przewiduje. Da Club. Dlatego będziemy, jeśli będzie dużo osób, rozsyłać zaproszenie, więc nie zdziwcie się, jeśli napiszemy do was pewnego dnia i poprosimy o potwierdzenie przybycia. I to jest dopiero chwyt marketingowy, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Promocja trwa do 29 listopada, więc śpiesz się i dzwoń. 0700 654 367. Ale o maturach jeszcze dalej. Co o maturach? Karol, czy ty pamiętasz swoją maturę? Ja mnie interesuje Karol, bo ja... Karol był, jeszcze w sprawie matur, Karol był jedyną osobą ze swoją dziewczyną w całej szkole. Przepraszam Karol, nie przerywaj mi. Całą tą historię, trzeba opowiadać inaczej. Prawidłowa historia ta brzmi, że ja napisałem najlepiej maturę z historii sztuki, natomiast Karolina Maluba napisała ją najgorzej. A widz polegał właśnie na tym, że pisaliśmy tylko w dwójkę. I Karol jak mi opowiadał, to ja sobie myślę, kurde, Karol musiał być dobry. Ale... Najlepiej w szkole! Ale ta jego dziewczyna musi być słaba, napisała najgorzej w szkole! Najgorzej w szkole! A Karolina i tak zawsze opowiada tą historię, że ona napisała druga najlepiej w szkole. No bo trzeba umieć ze swojego punktu widzenia opowiadać. Dlatego wszystkie historie, które słyszycie od znajomych, są lekkostronnicze. Tak. Wszystko, co usłyszycie, trzeba dzielić na pół. Tak mnie Karol uczył całe życie. Jeżeli piszecie maturę i jesteście tylko w dwójkę w sali, jak na przykład piszecie, słyszałem, że w tym roku są takie bardzo jakieś dziwne przedmioty, można zdawać na przykład. Włoski. Filozofia. Jak można pisać maturę z filozofii? Kaszubski. Co pan o tym sądzi? Czy ta idea pana dotyka? Nie wiem. Arystotelejskie podejście miesza się z platońską myślą. Nie wiem, co o tym wszystkim mógłby sądzić przechadzający się po trawach Grecji Sofokles. Dobrze, nie jest takie proste. Nie, dobrze. Filozofia pięć, jest taka prosta. Dobrze, pięć, niech pan ty się uczysz o wszystkich filozofach, o wszystkich ich podejściach. Ale to co pan o tym sądzi? Czy ten, ale nie pytają, co ty o tym sądzisz. Ten stół ty masz, to jest tutaj historia. Stoi. Czy istniejesz? Czy kamerą jesteś ty, widzu?
widzu, czy jesteś sam tylko ideą, ideą kamery. Byś więcej rozwinął niż się uczył. Chociaż może w sumie na tym polega bycie filozofem. No to właśnie jest taki... Ja chciałem iść na filozofię. Taki... To jest jedna z moich tych ciemnych stron i tych moich większych sekretów, które mało kto wie, ale chciałem kiedyś iść na filozofię, ale później pomyślałem, cholera, pójdę na filozofię, nie, to równie dobrze mógłbym nie iść nie, ja ci i powiem. Robić to sam. Ja ci powiem, nie poszedłeś na filozofię, bo się nie nadajesz. Miałem iść na ASP też. No. same story. Mógłbym ci opowiedzieć. Na stosunki międzynarodowe. Mógłbym ci opowiedzieć. Też nie taki nie wymagający kierunek. A też nie nadaje. Taki nie wymagający kierunek. Mam wyjść? Można go zmawić z palcem. Jak wam poszły matury? Jak wam poszła matma przede wszystkim? Bo dzisiaj matma. A ja nie pisałem matmy na maturze. Serio? No. Ja nie wiem. Ty miałeś matmę na maturze? Ja wybrałem matmę. No. Rozszerzony. Trzeba mieć grubo nasrane we łbie. Dobry byłem. Mhm. Na przykład 2 do 0 to 1. No jasne. A na przykład 1 do 2 to wciąż 1. Wiesz co ci powiem? Matura to pstura. Ale wiecie co? Jest jeszcze jedna grupa na Facebooku, której nie słyszeliście. Prawdopodobnie słyszeliście, ale musimy mieć jakieś grupy w tym programie przecież. Ale to jest grupa, która jak zawsze bardzo mocno w naszym stylu. Do nas. Tak? W naszym stylu. Bo to, jeśli coś ma w nazwie cyc, jeśli coś ma w nazwie pupa, jeśli coś jest w nazwie ma seks, kobieta, równouprawnienie, to zawsze... Jasne. To zawsze musimy o tym powiedzieć. Więc to, grupa na Facebooku. Karol, will you present? Gdybym był kobietą, to cały dzień bawiłbym się cyckami. To byłoby tak. Karol, co tam? Na tym just chillin'. Ale ja mam wrażenie, że tylko faceci mają takie podejście, że jeśli by mieli te cycki, to by się nie bawiły, no, to jest takie fajne. Ale ja się kobiety już pewnie mają dość tych cycków. Ale ja się zastanawiam, bo kobiety podejrzewam, że jak nikt nie patrzy, ja na przykład jadą tramwajem, to się bawią tak, cyckami. Tak, na pewno. Karol, wiesz co, na pewno. Wiesz co, czekaj, przemyślałem? Tak, na pewno. W moim wszechświecie tak jest. Wiesz co, nie wydaje. W moim wszechświecie tak jest. Tam, gdzie jest wszystko nieudawane, to tak jest, że kobiety jadą tramwajem i ale no nie się nazywa twój świat. Czekaj, nie wziąłem sobie mojej książki, nie mam iPoda, ani telefonu. Wiem. A, bo bawię się cyckami. To może przywieźmy na kontenerze jeszcze jedno prawo ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Federacji naszej najlepszej, ulubionej. Więc może przeczytasz? Ja wolę inne kraje. Bo my mamy po angielsku zapisane tutaj, na naszym prompterze. Tak, ale może Karol przetłumaczy translate into Polish. Jest. Go. O, bo ja tego jeszcze nie czytałem. Kobiety mogą chodzić topless. W Nowym Jorku. Tak. Pod warunkiem, że nie wcale... Nie! Kobiety mogą chodzić topless. Mogłeś powiedzieć? Karola, interpretacja prawa. Mogłeś powiedzieć? Ale przytakuj mi to prawo. Sprawdzamy z po przecinku jeszcze. Aha, nie zauważyłem. Pod warunkiem, że nie wykorzystują tego w celach biznesowych. Więc można chodzić topless, ale jeśli chodzisz topless tylko po to, żeby podpisać umowę. Żeby wygrać wybory. Pamięta pan, mamy taką niepodpisaną jeszcze umowę. Może byśmy do niej wrócili. Moglibyśmy do niej wrócić? Proszę zobaczyć, ja tu mam napisane umowa. Umowa. Ja myślę, że to powinno być zainkorporowane dla Polski. Ja proponuję w takim razie pozdrowić. Ja też. Kogo? To ja powiem imię, a ty nazwisko. Dobra. Więc pozdrawiam Izabelę. Barczyk. Izabelu. Pozdrawiam. Izabelu. Myślę, że pora kończyć, bo ten odcinek zmierza ku końcowi. Zmierza ku końcowi. Piszcie do nas na kasia@lekkostroniczy.tv. To jest Włodka Twitter, to jest mój Twitter. I to jest wasz Twitter. Zapiszcie się na piwo. Zapiszcie się. Do jutra. Coś mi się wydaje, że Włodek. Jak już napiszecie matmę z matury. Tak. I ponieważ już napisaliście matmę z polskiego. Powiedziałeś matmę z matury, matmę z polskiego. To wydaje mi się, że już będzie... już na 100% jak komuś się uda napisać matmę z matury i matmę z polskiego, to wtedy jest na 100% lekkostronniczy.